Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, dlatego że wczoraj po południu przysiadłem kilka godzin i udało mi się znaleźć wszystkie legendarne itemki, jakie tylko możemy podczas tej edycji legendarnego lochu znaleźć. Są to oczywiście z tego podstawowego setu plus te trzy nowe. No ale że jesteśmy zabójcą, no to niestety to, czego najbardziej się obawiałem, jest to, że mamy tylko jedną broń. Co prawda, jak widzicie, ta broń jest no naprawdę świetna, jest fajny bardzo rozrzut, więc no generalnie jestem zadowolony, ale niestety jako zabójca potrzebujemy takowej broni jeszcze jednej. Nie mówię już, że taki musi być super rozrzut i w ogóle, no ale generalnie, żeby to była broń legendarna, byłoby bardzo miło. Dlatego też jeszcze będę tutaj na tym zabójcy, myślę, że kilka razy przynajmniej robił ten legendarny loch, żeby znaleźć właśnie drugą legendarną broń. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która jeszcze przez prawie 2 tygodnie ma zimową wyprzedaż, czyli naprawdę świetne gierki w bardzo dobrych cenach. Oczywiście rejestrując się z mojego reflinka, który macie w opisie tego filmu, dostaniecie 1 euro na start, czyli jakieś 4,50, a używając kodu NEUTRAL przy każdym zamówieniu dostaniecie 3% zniżki. Eneba ma jeszcze coś takiego jak gorące oferty, które zaczynają się codziennie. Jak widzicie, jest tutaj odliczanie, no i możemy się zapisać do takowej gorącej oferty, żeby nam przyszło na maila powiadomienie, gdy ona już wystartuje. Wtedy naprawdę są jeszcze ciekawsze produkty, gry w jeszcze fajniejszych cenach, więc myślę, że naprawdę warto i polecam. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subika z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha i oczywiście możecie, to wszystko jest w przypiętym komentarzu w opisie i możecie jeszcze wejść w opisie do linku, który prowadzi Was do gierki. No i w zasadzie tyle, jeżeli o to chodzi. Zobaczmy, jak wyglądają te itemki legendarne, w ogóle jakie moje statystyki są tego lochu. No to w tym momencie wygląda to tak. 17 tu jest, co prawda, ale już, bo już jeszcze jeden, jak już zdobyłem to wszystko, jeszcze jeden ranik robiłem z nadzieją, że mi wypadnie ta kolejna broń, no ale niestety się nie udało, więc tak jak mówię, po 16 ranach udało mi się wszystkie te itemy skompletować, także no w sumie to nie jest taki zły wynik, tak szczerze, mogło być gorzej, mogło też być lepiej, ale co ciekawe, przez pierwszych 10 ranów dropiły mi same różne itemki, co za tym idzie, już po 10 ranach zrobiłem tutaj to osiągnięcie, które jest tutaj. Dodaj do klasera 10 legendarnych przedmiotów i to mi wpadło już po 10 ranach, bo tak jak mówię, każdy ran to był jakiś inny przedmiot, nie? To nie były powtórki, także no akurat jeżeli o to chodzi, to miałem naprawdę dużego farta. No i dobra, więc tak jak widzicie tutaj, co prawda brakuje mi jeszcze broni, i w sumie tutaj broni dla zwiadowcy, dla maga, no i tarczy, no ale z tym to musimy pokombinować, pewnie sami wiecie jak, dlatego że tu mi wszystko działa, dlatego że jak pewnie wiecie, jak sobie zmienimy tutaj wygląd tej broni na przykład właśnie na ten i teraz ją damy do kibelka, tak jak widzicie, no to zobaczcie, dropi nam broń ta nowa dla zwiadowcy i mamy tutaj plus jeden na klaserku, czyli w taki sposób tam sobie na dniach znajdę jeszcze tutaj tą różdżkę i właśnie tutaj tego, tą tarczę, no i tu już będzie komplecik, no ale jak widzicie, cała reszta już jest w klaserku, no i jeżeli chodzi o te trzy nowe, no to również je mamy, także, no fajnie, nie? W miarę to sprawnie poszło, tylko właśnie to, czego najbardziej się obawiałem, jeżeli chodzi o tego zabójcę, to jest ta druga broń i jeżeli chodzi o weekend epicki, no to jeszcze pół biedy, ale w późniejszym etapie gry wiadomo, że tak to działa, że przebieramy się tylko i wyłącznie co legendarny loch, bo po prostu się nie opłaca na epickich weekendach, bo i tak te legendarne itemki są lepsze od tych epickich, więc no słabo, nie? Moim zdaniem słabo, że właśnie tutaj będziemy z tą drugą bronią pewnie przeważnie się męczyć. No ale dobra, wchodzimy sobie do lochu, w sumie to mogę tutaj, no już dobijemy sobie do stówki, żeby był komplet. Tu już zacząłem w ogóle wczoraj kolejne podejście, ale już mi się nie chciało robić, także polecimy sobie dalej. Kto nie widział wczorajszego filmu, to oczywiście zapraszam, tam się dość mocno starałem, żeby ten legendarny loch przejść jak najlepiej, jak najkrócej, z jak najmniejszą oczywiście ilością odrodzeń. No a dzisiaj to już myślę, że tak na chillku sobie tutaj pociśniemy. Co generalnie zauważyłem, jeżeli chodzi o ten legendarny loch i w sumie to, co wy mi pisaliście, no to najważniejsze, żeby się skupiać na runach, które dostajemy. Jedna osoba tam pisała i to jest w sumie prawda, żeby się skupić na jednej jakby runie, tak jakby, czyli jeżeli dostajemy właśnie szansę na skuteczną ucieczkę z walki, to dobrze później, jak poleci nam znowu coś podobnego, ja znowu tam 20% albo 40%, no to znowu to wybrać, bo to się oczywiście sumuje, no i w ogóle jak mamy 20% i 40%, to ja jeszcze chyba ani razu nie dostałem obrażeń, jak posiadałem właśnie
właśnie te dwie runy, a już kilka razy mi się zdarzyło je mieć, więc wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o to, no to to jest totalnie broken, bo potem przeważnie na 50 pokoju już mam obydwie te runy, jak mi się przyfarci, no i później od 50 do 100 samymi ucieczkami nie dostaję w ogóle obrażeń, więc jakby no te runy są bardzo dobre, ale też jak ta runa, która tam sprawia, że potwory nam mniej biją, jeżeli sobie skompletujemy 40%, to również te obrażenia od tych potworów są strasznie, strasznie małe, więc to akurat na duży plus, także no tutaj grunt to dobrze ograć te runy. Wiadomo, że się może trafić tak, że nam żadna się ciekawa nie trafi, tak też może być, no ale co zrobić? My tu oczywiście wybieramy tą szansę na skuteczną ucieczkę i mamy jakąś broń. Broń co prawda zaledwie 22%, jeżeli chodzi o runę, no ale ją sobie tutaj wrzucamy. Jeszcze czekam cały czas, aż wiedźma będzie chciała hełmy, żeby ten wrzucić do właśnie do niej i jeszcze jeden epicki itemek sobie tutaj zachować, dlatego że no trzeba zrobić zapas, nie? To jest jakby oczywiste. Dobra, tu mam jakieś itemki, tutaj sobie ogarnąłem. Aha, mam ulepszoną jakość w ogóle na tym stojaku. To wiecie co? Zanim jak już tutaj będę się zbliżał do bossa, to chyba to zadziała jak zmienię, więc na razie się tym nie będę bawił. No i lecimy dalej. Możecie dać znać w ogóle, jak tam wam idzie przechodzenie legendarnego lochu. Piszecie często na Discordzie u mnie, więc możecie też w sumie napisać w komentarzach, kto nie jest na Discordzie, bo chętnie sobie poczytam. No już jest ten loch kilka ładnych dni tak naprawdę. Ja tak jak mówię, za dużo go nie robiłem, w zasadzie chyba do wczoraj tylko ze 3 razy. No i później, wczoraj już naprawdę przysiadłem bardzo, bardzo długo. Tutaj jak widzicie, no zresztą miałem chyba 3 rany, czyli wczoraj zrobiłem łącznie 14, także no troszkę to jest, ale mimo wszystko dzięki temu troszkę się dowiedziałem, co tu ciekawego. No powiem wam, że póki co z tym unikaniem nam za dobrze nie idzie. Tu akurat jeżeli chodzi o to, no to nie jest wcale tak kolorowo. Zaraz będziemy mieli klucznika. Trochę tych kluczy mam, to mogę pozużywać, no ale tu też się nie chce jakoś tam bardzo, mówię. Tryhard był wczoraj, dzisiaj sobie pogadamy na luzie. Dzisiaj mi się nie chce jakoś bardzo myśleć, więc po prostu tak to będzie wyglądało. Teraz chyba mogłem mięśniaczka poszukać, by był chyba bardziej opłacalny. No ale w sumie, dobra, tutaj spróbujemy to. Okej, udało się i znowu mamy 6, dobra, super. Super. I mamy jeszcze jakiś itemek, punkty życia już plus 7%, aczkolwiek no nie mamy miejsca i tak, także go po prostu rozmontuję dzisiaj. To też jest powód, dlaczego chcę troszeczkę się tu wstrzymać, żeby trochę tych epików zużyć i tego wszystkiego, bo jednak troszkę ich mamy, no i wiadomo, marnują się. No teraz jeszcze rozmontowywuję, więc to jest pół biedy, no ale jak już mi się te rozmontowania skończą, to szkoda po prostu ten loch robić. No, a może się trafi tak, że już w tym ranie bardzo bym się cieszył, gdyby mi się właśnie ta broń druga trafiła, już po prostu na zabójcy sprawę legendarnego lochu bym miał zamkniętą i może jakoś na dniach nagrałbym wam po prostu, jak się sprawuje ten zabójca cały legendarny w lochach, bo myślę, że tu na pewno troszkę ich pociśniemy, no ale póki nie mam tej drugiej broni, to za bardzo nie chce mi się wchodzić. Dobra, mam jakąś czapkę, minus 2, a zobaczmy jak wymienimy tutaj, minus 1, no to nie. To nie ma totalnie sensu, lecimy dalej. No i co my tutaj mamy ciekawego? To jest takie sobie, leczenie przywraca o 40 więcej, to też takie sobie. Szansa na zdobycie kluczy, zatoczenie walk, no już tutaj się bić za bardzo nie będę teraz. To leczenie w sumie nie jest takie złe, chociaż ta wada jest taka sobie. Epickie kufry się nie pojawiają. Kurde, no słabe te runy mi się trafiły, tak szczerze. Między tymi dwoma muszę wybrać. To zatrucie jest irytujące, bo już wczoraj parę razy tą runę wybrałem. Dobra, weźmiemy to. Epickie kufry mi nie są jakoś bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę, ile mam miejsca. No ale póki co, jeżeli chodzi o próby, to nie jest wcale tak kolorowo. No ta wczorajsza próba fajnie nam siadła, nie? Musicie przyznać, że... O, dobra, tu akurat fajnie. Musicie przyznać, że wczoraj nam w miarę się udało. Mam 15 kluczy. Po 60 jakoś pokoju będzie klucznik. W ogóle zauważyłem, że jednak klucznik nie jest. Kiedyś wydaje mi się, że to tak było. Teraz tak nie jest, że on jest na dokładnie tych samych pokojach. O, tu w ogóle zobaczcie, jak mi się udaje. Na dokładnie tych samych pokojach, ale mniej więcej w okolicach tych samych pokoi. Czyli tam jakoś między 32 a 38 bodajże. Między 60 a 60, czy tam 62 a 68, coś takiego. Więc generalnie no klucznik się pojawia mniej więcej na tych samych pokojach, ale nie dokładnie na tym samym. To też jakby, nie wiem, czy tak było. Kiedyś mi się wydawało, że to zawsze był ten sam pokój. No a teraz jak widzicie, o, teraz na przykład 65, teraz jak widzicie jest to różnie. Dobra, przydałoby nam się leczenie, tak szczerze, to takie 6 razy, no ale to zależy, czy to wylosujemy. No dobrze by było,
Ciągle tutaj trójeczki, mięśniaczki w sumie też, o jest, dobra, mięśniaczki też nam bardzo nie dopisywały, no ale okej, okay, teraz jest git, to sobie możemy od razu sprzedać, muszę pamiętać, żeby zmienić te EQ, jak już będę miał wchodzić do bossa, no ale to zobaczymy, dobra, trochę tu z nimi może powalczę, ale kurczę, w ogóle mi się klucze nie trafiają, okej, okay, ostatni raz powalczę, no i teraz sobie użyjemy na spokojnie klucza i mamy leczenie, ej, okej, okay, dobra, zobaczcie, fajnie nam to idzie, gdyby początek nie był taki słaby, to nawet jest potencjał na jakąś małą liczbę odrodzeń właśnie, no ale zobaczymy, jak to tutaj pójdzie, jeżeli chodzi o tego, kurczę, no tak chciałbym tą broń, właśnie powiem wam, że właśnie zaczynając grać tym zabójcą, tego się martwiłem, że faktycznie tutaj to mi sprawiało taką właśnie zakłopotanie, można by powiedzieć, że jak sobie pomyślałem, że nieraz ciężko jest znaleźć jedną broń w legendarnym lochu, a co dopiero dwie, no to może być, oczywiście dwie dobre, nie? No to może być problem, no i właśnie to odczuwam, już bym miał spokój, już bym mógł się skupić na klikaniu lochów. No a tutaj niestety jeszcze ta jedna broń jest do wymianki. Okej, okay, jeżeli chodzi o trinkety, to wszyscy mają świeże, bo im wczoraj wymieniłem. Oczywiście tutaj też przy okazji wymieniłem pachołkom rzeczy, więc no naprawdę myślę, że wzmocnieniem. O, zobaczcie, tu jakie combo w ogóle. No teraz zobaczymy, czy chociaż raz dostaniemy obrażenia od ucieczki. Wydaje mi się, że nie, bo jak mamy już 20% i 40%, to już jest totalna miazga. No ale może się to zdarzyć. Chociaż no, to jest łącznie 60%, a na ucieczkę nie wiem ile jest, bodajże 50%, czyli w teorii już mamy 100, ale czy tak to faktycznie działa, to powiem wam szczerze, że nie mam totalnie pojęcia. Więc tak jak mówię, możecie napisać, jak tam wam idzie, jeżeli chodzi o ten loszek. Tu by się przydało leczenie znowu, bo jakbyśmy się, no jest mięśniaczek, ale nie, ja tutaj chyba chcę zapolować na te 6 kciuków znowu, dlatego, że po prostu unikami byśmy to wszystko porobili, mamy jeszcze 11 kluczy, więc to jest sporo, znowu mięśniaczek, no powiem wam szczerze, że kurde, znowu mięśniaczek, może troszeczkę nam tu zejść, żeby znaleźć w ogóle te leczenia, no ale czy to się, no myślę, że się opłaci, nie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo jest duża szansa, że już po prostu ani razu się nie będziemy musieli odradzać, z tym, że no znowu wydamy praktycznie tyle samo grzybów na rolowanie tego, aniżeli na odrodzenie. No kurczę, no akurat jak zobaczcie, ile tych mięśniaków nam dropi, a tych kciuków ani razu. No to jest naprawdę duży pech. Nie wiem, czy to jest dobre. O jest, dobra, nieważne. Nie wiem, czy to było dobre to, co teraz zrobiłem, no ale okej, przynajmniej nam się odrodzą. Odrodzi HP praktycznie do fulla. Dobra, teraz raz sobie możemy zawalczyć. Jeszcze dostaliśmy kluczyk. No i teraz możemy już pounikać. Jak widzicie, mamy prawie całe HP. Zobaczmy, wypadło nam coś, co już było w toalecie na zręczność, ale bardzo słabe. Więc tutaj rozmontować już nie mamy, także musimy sprzedać niestety. No i lecimy dalej. Mamy jeszcze 9 kluczyków, ale powiem wam szczerze, że nawet jakoś bardzo mi one nie są potrzebne, bo jak widzicie, no te dwie runy załatwiają sprawę. No teraz już sami zobaczcie, że w ogóle nie dostaje obrażeń, także no to mówię wam, broken, i to naprawdę warto brać. Jak macie jakąś runę na zwiększoną szansę na ucieczkę, to nawet się nie zastanawiajcie nad jakimiś innymi, zwłaszcza że te runy nie mają takich słabych, no, takich złych wad, bo zobaczcie, tutaj mamy czas trwania klon zwiększa się o 1, no to nie jest jakieś nie wiadomo co, natomiast tutaj mamy obrażenia od potworów wzrastają o 25%, z tym, że no jak już mamy nawet samą tą runę na 40%, to i tak rzadko kiedy te obrażenia dostajemy, więc no tak to po prostu wygląda. Dobra, pokonany, no i zobaczmy, czy uda nam się tą broń dostać, czy też nie. Ej, zobaczcie, zaledwie 4, czyli w sumie, no to tak jak wczoraj, nie? 150 grzybków wydaliśmy. Dobra, lecimy, cyk. Kurczę, no już taki był kształt troszeczkę broni, no ale niestety się nie udało. Mamy coś na zręczność i to całkiem niezłe, tu nie musimy runki wymieniać póki co, więc jak najbardziej sobie podmienimy dla Kunegundy. No Kunegunda tu, zobaczcie, ma już sporo tych legendarnych itemów, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, także troszkę ich tutaj jest, no ale okej, okay, zawsze to trochę golta nam wpadnie, to powiem wam szczerze, że nie jest wcale takie złe. To co, to może w sumie jeszcze jeden ranik sobie zrobimy, bo odcinek wyszedł dość krótki, 13 minut, a żeby taki dłuższy był, no to możemy jeszcze jeden run. Zauważyłem, że jeżeli chodzi o początek tego lochu, to przeważnie wygląda on tak samo, że mamy właśnie tutaj znaki zapytania i potwory, no oczywiście wybieramy te znaki zapytania i dzięki temu podczas gdy odwiedzamy właśnie te pokoje ze znakami zapytania, to bardzo często wypada nam
jakaś beczka czy skrzynka z jakimś buffem. I faktycznie tak jest praktycznie co każde wejście do tego legendarnego lochu, więc wydaje mi się, że to jest to, o czym mówili, że loch jest bardziej przyjazny dla graczy, zwłaszcza na początku, nie? Bo faktycznie nieraz można by ten początek nałapać takich buffów i tego wszystkiego, że faktycznie jakoś to wygląda. Okej, ten buff sobie zostawimy, co mamy na koniec, chociaż no jak mamy coś takiego, to lepiej go wziąć, aniżeli dostawać obrażenia, no ale wiadomo, że te klucze lepiej wykorzystać później, w sensie ten buffik teraz bardziej, w sensie no lepiej po prostu wykorzystywać sobie to, że te potwory mało biją i po prostu z nimi walczyć, tak mi się przynajmniej wydaje, z tym, że no dostaliśmy akurat jeżeli chodzi o ten start, no to dość słabego buffa, bo dostaliśmy leczenie i to na całym HP, więc no jakby tutaj za bardzo to nie było dla nas potrzebne, no ale okej, lecimy dalej. No i to jest właśnie to, że teraz muszę te itemki sprzedawać, bo już ani tu rozmontowań nie mam, ani nic. W teorii jeszcze bym mógł ewentualnie, poczekajcie, czy ja mam jakieś runy, tu jest 3% PDM. Jakbym miał coś na golda, o jest na złoto, tylko że no to i tak mamy epicki, więc jedno i to samo można by rzec, tu mamy bronię, no to nie, jakbym jeszcze jakiś epic wypadł, nie wiem, z jakąś ulepszoną jakością, tutaj albo właśnie premia do PD 5%, no to zawsze by można było wymienić za te zwykłe itemy ze stojaka, no nie, ale w tym momencie no czegoś takiego nie dostaliśmy. Okej, lecimy dalej, no i co, teraz już muszę zacząć unikać, dlatego że no właśnie, tak czy siak by nas zabili, no ale dobra, mamy pierwsze odrodzenie, 21 pokój, to nie jest wcale tak źle. No chciałbym, żeby mi się trafił taki run, gdzie, czemu ja w ogóle ciągle unikam, nie wiem, ale okej, nieistotne. Chciałbym, żeby mi się trafił taki run, który, o, już mamy szansę na skuteczną ucieczkę, to super, który zrobilibyśmy w takim przynajmniej jednym albo w sensie na raz albo na dwa, nie? W sensie tutaj, żeby mieć dwójeczkę i żeby już do samego końca to pocisnąć, byłoby fajnie, no ale wątpię, że akurat takie szczęście nam się trafi, raczej jest to ciężkie do ogarnięcia. Dobra, i co my tutaj teraz chcemy wybrać? No raczej tu, nie mamy tych kluczy wcale jakoś dużo, przydałoby się jeszcze ogarnąć sobie przynajmniej jednego, żeby na pewno na buffa nam starczyło. No mamy 32 pokój, więc zaraz będzie klucznik, tutaj klucz wykorzystamy, to możemy dać do kociołka, zawsze to nawet jak się robi ten, to jakieś surowce wpadną, zawsze jakiś goldzik, no jak widzicie już tutaj z samego legendarnego lochu, poczekajcie, gdzie są te statystyki, teraz ich nie odpalę, no ale z samego legendarnego lochu dostaliśmy, tam sami widzieliście, prawie 500 milionów, czyli jakieś 50 stad, no na tym levelu to jest sporo, więc sami widzicie jak to wygląda. Dobra, tu sobie jeszcze machniemy, ten już mnie chyba zabije, okej, udało się, no i dobra, i mamy 5 kluczy, które powinny starczyć albo na 8 mięśniaczków, albo właśnie na 6 tych kciuków do góry. O, dokładnie, i mamy kciuki do góry, nawet w sumie to jest lepsze. Lecimy dalej, teraz możemy powalczyć, bo i tak te potwory nam nie zabierają jakoś dużo HP, więc przy okazji się tu też leczymy, cyk. No i okej, został nam jeden kciuczek, tutaj cyk, no i dobra, lecimy dalej. No spoko jest ten loszek, nie? W sensie fajna jakaś odskocznia, z tym, że moim zdaniem mógłby być z raz do roku rzadziej, w sensie przeważnie będzie tak, mi się wydaje, 4 razy do roku, no bo to jest wielka Noc, to jest tam, to są tam urodziny gry, to jest Halloween i to jest Boże Narodzenie. Wygląda na to, że to tak będzie mniej więcej się prezentowało. No a tak z raz mógłby być rzadziej, szczerze mówiąc. To pierwsza sprawa, no a druga sprawa to jest to, że po prostu no masa grzyba w to idzie, nie? No naprawdę dużo, nawet jak mi wczoraj tak przyfarciło się już po 16 komnatach, po 16 przejściach miałem te wszystkie itemki, no to i tak z 5000 grzybów wydaje mi się, że na to poszło. No a to wiadomo, że jest dużo i nie każdy tyle, zresztą nie każdy, mi się wydaje, że w Polsce to nawet mało kto tyle wydaje właśnie na gierkę, więc no to akurat na duży minus. Dobra, tutaj mamy 450 i tu mamy legendarkę, okej, no to to możemy sprzedać. No i co my tu mamy ciekawego? Szansa na odblokowanie drzwi to też jest bardzo fajna runa. To mi się wydaje, że jakoś bardzo nam się nie przyda. To tym bardziej, no bo i tak teraz już raczej nie będziemy za bardzo walczyć, a odblokowane drzwi jak najbardziej nam się przydadzą, więc to jest git. W sumie kluczy nie mamy jakoś dużo, tak teraz zauważyłem, no ale dobra, lecimy dalej, zobaczymy jak nam to pójdzie. No teraz już po 50 to ja będę się starał raczej unikać, chociaż co prawda no nie mamy to jakoś dużo procent na to unikanie, no ale co zrobić. Okej, mamy 4 klucze, no przydałby się jeszcze jeden, więc tu zawalczymy, kurde akurat goldzik, bo jak wiemy, no teraz zginiemy, nie, a teraz zginiemy, dobra,
No to dramat, ale chociaż klucz dostaliśmy. Bardzo mało kluczy nafarmiłem na początku, nie skupiłem się na tym i teraz niestety muszę za to cierpieć. No ale średnio myślę, że i tak wyrobimy. Mówiliście mi, że średnia to jest takie 200 grzybów i faktycznie tak jest, bo ja liczyłem, że 5 odrodzeń, to sobie liczyłem tam, wiecie, 5 razy 50 grzybów, no to 250, a ciągle zapominam, że to pierwsze jest po prostu darmowe, nie? Jak przejdziemy loch, to możemy od razu wejść za darmo kolejny raz, więc z tych 5 robią się 4 i wtedy faktycznie to jest tak około 200 grzybów, przy większym pechu więcej, przy mniejszym mniej, można nawet zrobić na raz, co już kilka osób udowodniło, nawet tak jak mówiono u mnie na Discordzie, ktoś wysyłał screena, zresztą pisaliście mi też w komentarzach, wczoraj jedna osoba mi chyba pisała, że przeszła ten loch na raz, w sensie na dwa razy, ale to też miała bardzo duże szczęście, no tak jak mówię, no na dwa razy, no to naprawdę jest ciężko, żeby to zrobić, no ale nie jest to niewykonalne, tylko też jestem ciekaw, jaki jest rozstrzał tych takich losowości, nie, że jednemu może się taki ran, że co chwilę dostaje jakieś leczenie, jakieś inne rzeczy, to też jestem w sumie, tak jak mówię, dość ciekawy. Dobra, lecimy tutaj standardowo za jakimiś mięśniaczkami albo za leczeniem, chociaż teraz to akurat, no dobra, mamy leczenie, to niech będzie, chociaż akurat teraz to wolałbym, szczerze mówiąc, mięśniaczka, no ale trudno, i okej, tutaj sobie wchodzimy cyk, wchodzimy sobie pyk, mamy jeszcze jakiś kluczyk, cyk, dobra, mamy kolejny buff, o, to, o Boże, na 11 tych, no jak pech to pech, dobra, jeszcze zaraz możemy zaatakować, tu nas uleczy, no i okej, zaraz będziemy mieli bossa. Tu pyk, mamy jakąś brudkę na zręczność 449, ale tu wszyscy mają te itemki akurat też w miarę dobre. O, zobaczcie, mamy premię do PD 5%, a tu akurat mamy premię do złota. No szkoda, szkoda, ale trudno. O Boże, i zapomniałem tam przed legendarką, teraz mi się przypomniało, zapomniałem. O, zobaczcie, co my mamy. No i to jest właśnie, to jest broken combo, nie? To jest bardzo, bardzo broken. Zapomniałem zmienić te itemki znowu, ale powiem wam szczerze, że wczoraj tak dla testu, jak już ogarnąłem sobie te runki na stojaku, żeby mieć w miarę dobre, dla testu sprawdziłem i po założeniu tej runy właśnie ulepszona jakość przedmiotu, dostałem przedmiot 9 statystyk lepszy. Więc no wiadomo, pewnie tam rozstrzał jest jakiś większy, może być też o wiele mocniejszy, może być też bardziej zbliżony, no ale i tak te 9 statystyk, no to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka różnica, żeby teraz tak się ubierać, a wiem, że tutaj jak tylko znajdę, jak tylko założę itemek ze stojaka, itemki na właśnie awkę, to zaraz mnie ktoś tam zbija, więc tym bardziej staram się unikać, ale dobra, teraz muszę pamiętać, no tu się zagaduję i widzicie sami jak to wygląda. Okej, teraz by się przydały znowu te kciuki do góry, oczywiście 6, a nie 3, tak jak tu mieliśmy i dokładniej, mamy 6, lecimy cyk, tu mamy jeszcze otwarte drzwi, tu jeszcze mamy epic, zobaczcie, który nam się niestety nie przyda, lecimy dalej, uleczymy się do 100%, no i chyba tyle, nie? I chyba już tutaj nawet samymi ucieczkami uda nam się faktycznie... uda nam się już dojść do samego końca. Tu jeszcze kluczyka nie zużywam, bo jeszcze mamy leczenie, tu możemy sobie wziąć cyk, cyk, tutaj pyk, tego w ogóle nie używam, nie wiem, dla mnie to jest, zbędna jest ta rzecz, nie, powinni tego klucznika negatywnego, nazwijmy to, usunąć albo w ogóle jakoś przerobić, bo wydaje mi się, że chyba mało kto go używa, no chyba, że ktoś tam, no nie, no nie widzę w ogóle scenariusza, w jakim mielibyśmy go użyć, więc no mija się to z celem, ja to akurat dla mnie to jest taki totalnie zbędny pokój. Teraz mamy tą, która mi nic nie da, bo mam full HP. Tu jeszcze sobie użyjemy klucza. Niestety mamy to, ale możemy uniknąć bez problemu. Tutaj sobie otworzymy, no ale to też mi się nie... Tam mogłem skrzynkę otworzyć, no to mój błąd. Dobra, tutaj znowu mamy leczenie, zobaczcie, jeszcze z bufikiem. No pod koniec zaczęło sypać leczeniami. Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby potencjał. O nie, zapomniałem, kurde, a już dostałem i tak. Dobra, nieważne, jak zwykle, zagaduje się, no i wygląda to tak, jak wygląda, ale zobaczcie, mamy legendarny itemek, który jest, miałem go dawać temu, ale tu widzę, że ta ma jeszcze starą czapkę, więc okej, dajemy jej, no zobaczcie, niedługo już całą Kunegundę ubierzemy w te legendarne itemy, no a broni jak nie było, tak niestety nie ma, no tu już wiemy, co dostaliśmy, już nawet to zużyliśmy, dobra, git. Trudno, no ciągle tej jednej broni potrzebujemy. Jeszcze tutaj sobie z wami rozegram początek, bo i tak odcinek nie jest jakiś wcale długi i będziemy kończyć. No myślę, że się wstrzymam teraz parę dni, no i za jakiś czas, albo może, no nie wiem, czy się wstrzymam, zobaczymy, ale jeszcze będę po prostu tutaj próbował tej nieszczęsnej broni sobie zdobyć. Odpaliłem już twierdzę w ogóle na poziom 17, to też tak swoją drogą, bo mi właśnie tych surek trochę poleciało. Tutaj jak widzicie dusz trochę leci, więc jakby się serce skończy, to od razu traktor zaczynam stawiać, więc no przynajmniej są jakieś plusy. No i tak jak mówiłem, ten goldzik oczywiście. Mamy tu co prawda...
Buffa na unikanie, to dobra, to może ja go będę używał, tylko że znowu będzie ten sam problem, że nie będziemy mieć za dużo kluczy, tak jak w tym poprzednim ranie, no ale okej, teraz już możemy zacząć walczyć, teraz mamy cyk, cyk, dostaliśmy jakąś broń, która już niestety była w toalecie, więc mi się bardzo nie przyda, a zobaczmy jak tutaj, jeżeli chodzi o wojownika, no taka sama jest, niemalże runka też nie jest jakaś super dobra, no to wyrzucamy ją i lecimy dalej. Tu sobie może zużyję kluczyk, chociaż nie wiem, ale niech będzie, tutaj mamy cyk, kolejny kluczyk, tutaj mamy znowu cyk, tutaj mamy cyk i okej, okay. Teraz muszę już zacząć unikać, żeby po prostu dokładnie nie zginąć, ale niestety zginęliśmy. Tyle, więc tak naprawdę tyle, chciałem się pochwalić, że tutaj mam te itemki, chciałem również wam pokazać, jak to tu mniej więcej wygląda u mnie. Jeżeli chodzi o statystyki lochu, no to już pokazywałem na początku, pokażę też na końcu. 450 milionów zarobiliśmy, 19 podejść, próby na podejście z najlepszym wynikiem 4, jeszcze mi się nie udało na tym koncie niżej, chyba na żadnym mi się nie udało niżej, jeżeli chodzi o ten właśnie legendarny loch. I to wydaje mi się, że wszystko, na razie się tutaj wstrzymujemy. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijacie na Discorda dla widzów na Twitcha, będzie mi bardzo, bardzo miło. To chyba wszystko. Kciuk w górę i subik, w górę i subik to najważniejsze rzeczy. Trzymajcie się, dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie i cześć!